Kolonia Niemce. Dzisiaj są święta Bożego Narodzenia. Chciałabym pozdrowić tych wszystkich rodziców, którzy te święta spędzają bez swoich dzieci. Wiem, jak się czujecie. Sama przez szereg decyzji niemieckich urzędów zostałam rozdzielona przez prawie 3 lata od mojego dziecka. Obok bólu rozstania i troski o dobro waszego dziecka musicie znosić poniżenie, kiedy obcy ludzie ozdabiają się waszymi dziećmi. Wiele zabranych rodzicom dzieci opowiada nam, jak strasznie mówi się o ich biologicznych rodzicach. Wielu dzieciom opowiada się, że ich prawdziwi rodzice są chorzy psychicznie, że to są kryminaliści albo że umarli. Tak zabiera się nadzieję i stwarza rezygnację. Wielu z wam, państwo niemieckie ze swoimi niekontrolowanymi urzędami wydaje się być ponadpotężne. Podczas niekończących się sporów prawnych z niemieckimi urzędami wielu z was traci majątek i nadzieję, że kiedykolwiek będzie miało szansę zobaczyć własne dzieci, jak dorastają. Dlatego ja chciałabym przywrócić wam wiarę i powiedzieć wam, nie jesteście sami. Coraz więcej rodziców w całej Europie zwraca się do opinii publicznej i do organizacji międzynarodowych. Nigdy nie rezygnujcie z walki o własne dzieci. To jest także walka o demokrację, sprawiedliwość i zachowanie państwa prawa. Tego nikt nam nie podaruje. Sami musimy tego bronić. Jestem przekonana, że my wszyscy możemy dochodzić swoich praw, naszego prawa do życia w rodzinie, stosując legalne, prawne środki i publikując nasze historie i dokumenty w całej Europie. Czasy się zmieniają, a media, jak i politycy europejscy interesują się nami i naszymi sprawami. Kiedy jesteśmy gotowi argumentować rzeczowo i przedstawić dowody. Dlatego na nowy rok 2012 życzę wam powodzenia i sukcesów. No i do dzieła.